Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku. W dzisiejszym postaram się Wam wytłumaczyć, w jaki sposób wybić się na YouTube. Say what? A tak naprawdę, jak to było z moim kanałem? No to zaczynamy! Przez dłuższy czas ilość subskrypcji na moim kanale, jak i wyświetleń pod filmami była na bardzo niskim poziomie. Wówczas najpopularniejszymi kanałami na YouTube był to Jaguś24, Motorboys, Chucky BTR. To są kanały takie, które z grubsza pamiętam, takie jedne z najpopularniejszych, które na pewno też i wy kojarzycie. Będziecie chcieli, no to nagram osobny odcinek z mojego punktu widzenia, jak to było z tymi kanałami, czemu teraz obecnie jest tak mała aktywność na tych kanałach, a niektóre nawet praktycznie w ogóle nie nagrywają. Oczywiście z mojego punktu widzenia, jeszcze raz powtarzam, jak i mogę też Wam nagrać odcinek, jak z mojego punktu widzenia wybił się kanał Jeleni Riders, ale to musicie wbić przynajmniej z 1500 łapeczek pod tym filmem, żebym wiedział, że no chcecie to oglądać. No, tak. Więc zaczynajmy odcineczek. Jak mówiłem, nie szło mi najlepiej. Najpopularniejszym pitbike'iem ze stajni MRF no był to model HQ. No nie ukrywajmy, no dlatego, że jeździł nim Jaguś. No i nagrywał na nim filmiki, więc no nie ukrywajmy, HQ w tamtym okresie było bardzo dużo pitbike'ów na rynku. MRF 140RC no sprzedawał się, no ale no nie był już tak, nie był tak popularny, można tak powiedzieć. Nie doceniali ludzie jego potencjału. O zakupie pitbike'a. Czemu ja kupiłem 140RC? Kto mnie na to namówił? I tego typu sprawy. Będziecie chcieli, to nagram tak samo Wam w osobnym odcinku, bo to jest dość obszerny temat. Nie byłem pierwszym posiadaczem MRF-a 140RC. No jak wiecie, mój kanał się od tego zaczął, że zakupiłem tego oto pitbike'a, no i założyłem kanał, na jakim teraz oglądacie, czyli Pan MRF. Nazwa oczywiście nie związana głównie z modelem pitbike'a, tylko byle była jakaś łatwa do zapamiętania. Takie było założenie. Mi się wydaje, że duży wpływ na to miało to, że pokazywaliśmy z Pitbike Riderem zalety tego pitbike'a, jego możliwości, wady. Jak pewnie wiecie, no mój kanał opiera się na różnych modyfikacjach, naprawach. Dzięki temu prawdopodobnie wpadliście na mój kanał. Głupie pomysły, tuningi. No to mi się wydaje, że chyba w świecie pitbike'ów się głęboko zakorzeniły. W pewnym momencie, jak zacząłem budować tor dla pitbike'ów na kanale, nie wiem, powiem Wam, że sam nawet nie jestem w stanie dokładnie powiedzieć, co to się stało, ale ilość subskrypcji gwałtownie wzrosła. Mianowicie oscylowała w granicach 50-100 subskrypcji dziennie przyrostu. Ale czemu? Sam nawet nie jestem w stanie Wam tego powiedzieć, ponieważ nie wiem, czy ktoś wystawił ogólnie, polecił mój kanał na jakimś forum, czy coś w tym stylu, ale no ilość subskrybentów naprawdę gwałtownie wzrosła z dnia na dzień. Mianowicie to, co robiłem przez cały rok, po prostu w ciągu tygodnia nadrobiłem. W ciągu tygodnia podwoiłem ilość subskrypcji po prostu na kanale. Ale mogę Wam powiedzieć, że to nie jest moja zasługa, tylko właśnie nie wiem czemu. Nie wiem, czy YouTube mnie promował, czy po prostu ktoś polecił mi na jakimś forum. No nie jestem Wam w stanie powiedzieć, ponieważ to jest dla mnie do tej pory dość spora zagadka. No robiłem swoje dalej, nagrywałem filmiki w miarę regularnie, tak w granicach 2-3 w ciągu tygodnia filmików z budowy toru. No nie robiły furory te filmiki, no ale można powiedzieć, że nawet miały dobre wyświetlenia. No i w moim życiu coś się zmieniło, mianowicie na 2 lata, takie 2,5 roku. No niestety przez problemy rodzinne, no niestety kanał prawie umarł. A jeszcze wcześniej, mianowicie miałem też, jeśli ktoś pamięta, miałem spór z Jagusiem. Miałem pewien spór z Jagusiem,
No i byłem tak wkurzony, właśnie nie wiem dokładnie już całkowicie zapomniałem, o co to poszło i ten. No ale już no dosłownie nie chciało mi się nawet nagrywać na te YouTube, na to wszystko. Posypała się też na mnie dość spora fala hejtu. No niestety, ale tak za bardzo już no nie chciało mi się nagrywać. Jeszcze te problemy rodzinne mnie dobiły. No i no 2,5 roku. No to wrzucałem tam filmy na YouTube, ale to naprawdę tak sporadycznie. Lecz no nie były te filmy takie wartościowe. Nagrywałem filmiki, można tak powiedzieć, nie pod wyświetlenia, tylko by coś było na kanale. No jak po prostu jak robiłem jakąś pracę, to przy okazji nagrywałem. No i tyle. No kanał nie prosperował na jakiś super wybitny. Wkłady w kanał były prawie że zerowe. Nagrywałem na początku kanału kamerką, bo zapomniałem wam tego powiedzieć, SJ 4000, nie, czekaj, na Maxim X10 Taurus, czy jakoś tak, nagrywałem taką kamerką. No miała nawet dobrą jakość, ale mi się wydaje, że sama jakość no nie miała przelewu na to, na odbiór widzów i na to, że się kanał wybił. Więc no jak widzicie, no w moim akurat wypadku dokładnie co miało wpływ na to, że się kanał wybił, zbytnio nie jesteśmy w stanie określić. I teraz, jak wybić się na YouTube, bo teraz pewnie każdy na to czekał, złoty środek, żeby wam przekazać w tym filmie normalnie, co zrobić, żeby się wybić na YouTube. Mianowicie, na YouTube jest pełno kanałów, które kręciło takie filmiki. Jest tego multum, jakbyście sobie wpisali pewnie frazę, to wam po prostu wyszczeli wam multum filmów na YouTube, jak się wybić. Zauważcie sobie, że same te filmiki nie osiągają zbyt dużych wyświetleń. Tak naprawdę nie ma złotego środku na YouTube, żeby się wybić. Po prostu trzeba mieć szczęście. Trzeba wbić się z tematem, trzeba mieć coś ciekawego, żeby zaoferować widzom. Dużo twórców mówi, że złotym środkiem będzie zainwestowanie w dobry sprzęt do nagrywania, zainwestowanie w dobry dźwięk, dobry mikrofon, żeby dźwięk nagrywało, zainwestowanie w dobry program do montowania, zainwestowanie w tysiące programów. Że to będzie złotym środkiem do wybicia się na YouTube. A tak naprawdę nie. Według mnie to nie będzie złotym środkiem ładowanie pieniędzy w YouTube'a, w kanał. Dla mnie, według mnie nie będzie to złotym środkiem. Zauważmy, że jest na YouTube bardzo dużo kanałów, które mają fundusze i wcale nie mają takich super wyświetleń. Mają zarąbisty sprzęt, mają zatrudniają monterów do montowania filmów i tego typu sprawy i nie mają za dużych wyświetleń względem tego, ile inwestują w kanał. Według mnie istotną sprawą będzie treść. Zauważcie, że jest dużo filmików, które mają miliony wyświetleń, a były nagrywane ziemniakiem. Jest też dużo filmów, które nie mają ciekawej miniaturki, a także mają bardzo, ale to bardzo dużo wyświetleń. Według mnie, bo cały czas będę podkreślał, że jest to tylko i wyłącznie moja opinia. Mogę się w jakichś kwestiach mylić, mogę w czymś mieć rację. Chociaż będzie teraz to sprzecznością z tym, co powiedziałem. Ale pierwszą i to najważniejszą sprawą będzie miniaturka. W dzisiejszych czasach no trzeba, jest na tyle kanałów, ile jest na YouTube, jest ich ogrom. Ciekawa miniaturka i przyciąganie osób poprzez miniaturkę jest bardzo, ale to dobrą strategią. Dużo twórców obecnych, którzy mają miliony subskrybentów na YouTube, główną zaletą nie było samo u nich to,
że byli jacyś super wybitnymi twórcami, ale to, że mieli ciekawy content na początkach YouTube'a, gdzie kiedy nie było dużo kanałów, ludzie nie mieli zbyt kogo oglądać, wtedy po prostu wykorzystali szansę. No nie ukrywajmy. Tak samo jak ja zacząłem nagrywać na YouTube filmiki związane z speedbike'ami, też nie miałem za dużej konkurencji, jak i widzowie, którzy byli zainteresowani speedbike'ami, też nie mieli za dużego wyboru, w sensie wybrania kogoś, kogo można byłoby powiązać z danym tematem. No i co do samego filmu, no jak mówiłem, zobaczcie sobie na YouTube, wcale samo nagrywanie super zarąbistą kamerką nie gwarantuje sukcesu na YouTube. Obecnie zauważyłem, że jest bardzo dużo kanałów z speedbike'ami, którzy nagrywają GoPro 9 na przykład, lepszą dużo kamerką niż na przykład ja nagrywam, i wcale nie mają dużych wyświetleń, więc jest dużo też kanałów o crossach, typowo enduro, nie enduro, też nagrywających super zarąbistymi kamerkami i też nie odnoszącymi na YouTube zbyt dużego sukcesu. A dlaczego? A dlatego, jak powiedziałem wcześniej, że no nie ukrywajmy, no ale w takiej dużej puli kanałów, no nie ukrywajmy, YouTube ma ograniczoną liczbę okienek do promowania na YouTube. Jak jest dużo kanałów w okrosach, jest mniejsza szansa, że wasz kanał zostanie promowany przez YouTube, wyświetli się na głównej, no i wasza miniaturka się wyświetli, no i zaciekawi widza, by on potem kliknął i otworzył wasz film. Złotego środku w dzisiejszych czasach nie ma. Po prostu trzeba wbić się. Najlepiej obrać tematykę nieobszerną, gdzie jest niedużo kanałów. Ponieważ no jak jest dużo kanałów i będziemy chcieli wystartować w tym gronie, no to po prostu w tym gronie zginiemy. No i naprawdę musielibyśmy się bardzo postarać, żeby nasz kanał został zauważony. No i jaka jest moja propozycja dla was, żeby się wybić? Moja propozycja jest taka: przyłożyć się do miniaturki, by zrobić jakąś naprawdę ciekawą miniaturkę. Następnie treść. Nieważne, czy nagrywacie ziemniakiem, czy nagrywacie kamerką za 20-30 tysięcy. Lecz no nie ukrywajmy, że żeby to jakość była taka w miarę jak GoPro 3, no to byłaby wystarczająca, a nie pikseloza na ekranie. Lecz nie ukrywajmy, że jak będzie coś ciekawego, no to nawet nagrywanie ziemniakiem gwarantuje wam sukces. Co do treści, no jakaś ciekawa, zaciekawiająca widza, najlepiej adekwatna do miniaturki, bo widzowie nie są głupi, no i jak zrobicie jakiegoś clickbaita, no to dobra, no będziecie mieć wyświetlenia, no nie ukrywam, że będziecie mieć wyświetlenia, ponieważ ludzie wam klikną ogólnie w film, lecz no YouTube was nie będzie promował, jeśli nie utrzymacie wystarczająco długo widza na kanale. Bo nie same kliknięcia są sztuką, no ale tak samo utrzymanie jak najdłuższej uwagi widza, jak i udostępnienia, nieudostępnienia, komentarze, lajki, dyslajki, wszystko się liczy. Jeśli zrobicie dobrą robotę, sam YouTube będzie was promował, po prostu wasz film będzie miał większą szansę, że pojawi się na głównej, wyświetli się komuś, no i ta osoba kliknie. To będzie na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało, że mnie zrozumieliście. No i teraz wiecie, że nie jest to wcale takie proste, że inwestowanie w kanał duże pieniądze nie gwarantuje sukcesu na YouTube. Po prostu sukces na YouTube gwarantuje regularne dodawanie filmów, zaciekawienie widza. Więc
to będzie chyba takim głównym sposobem na sukces. Po prostu ciężka praca. A potem mam nadzieję, że widzowie Was docenią. No i Wasz kanał zyska na popularności. Ja się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Widzimy się standardowo niebawem w kolejnym odcinku. Mam nadzieję szybciej niż ten. I tyle. Jeśli macie jakieś inne sposoby na wybicie się na YouTube, piszcie na dole w opisie pod filmem. Jeśli coś źle powiedziałem lub coś przekręciłem lub macie jakieś lepsze sposoby, też możecie napisać na dole w opisie pod filmem. Pomoże to ogólnie ludziom dążyć do sukcesu na YouTube. No i zachęci ich do dalszej pracy. Więc do następnego. Trzymajcie się. Na razie. Hej!